dobry. W kościele mówimy tak w języku takim codziennym, że ci, którzy mają święcenia, to są kapłani, ale dzisiejsze święto nam pokazuje, że jest jeden kapłan, najwyższy kapłan, którym jest Jezus Chrystus. A każdy, kto ma święcenia, tak jak ja, tylko włącza się jakby, nie jakby, tylko się włącza w Jego kapłaństwo. Świetnie to widać w czasie mszy świętej, kiedy dochodzimy do takiego momentu, który moglibyśmy nazwać kulminacyjnym, czyli przeistoczenia. I wtedy, kiedy odprawiam Eucharystię jako ksiądz, mówię w pierwszej osobie, to jest moje ciało, to jest moja krew. To nie znaczy, że ja staję się Chrystusem, albo że ja jestem Chrystusem, tylko udzielam w tym momencie swojego ciała, swojego głosu Jezusowi. Mówię in persona Christi, w Jego osobie. I to pokazuje, że o Niego tu chodzi, że to On jest kapłanem, On jest ofiarą, On jest tym, który jest Bogiem. Ja jestem tylko pomocnikiem tego wszystkiego, co się dzieje. To dzisiejsze święto nie mówi mi tylko o kapłaństwie, ono mi mówi o czymś szerzej. To znaczy, ono mi mówi w ogóle o zbawieniu. Że to nie ja jako człowiek siebie zbawiam, tylko to Jezus mnie zbawia. I to nie jest tak, że człowiek dorastał, że Pan, albo inaczej, że Pan Bóg w Starym Testamencie próbował jakby zrobić tak, żeby człowiek sam się zbawił przez swoją sprawiedliwość, swoją bezgrzeszność i tak dalej. Nie. Wydaje mi się, że jakby można popatrzeć na to z innej strony. To znaczy, że cały Stary Testament jest takim momentem, w którym Bóg jakby tolerował to, że człowiek chce siebie zbawić. To, że człowiek chce być tak religijnym, że da sobie zbawienie. I w końcu Nowy Testament przychodzi i mówi, nie, to Jezus Chrystus cię zbawia, to Jego krew, to Jego kapłaństwo, to Jego złożenie ofiary z samego siebie sprawiło, że jesteś zbawiony, że możesz być w relacji, w komunii z Bogiem Najwyższym, z dobrym Bogiem. I myślę, że warto się dzisiaj ucieszyć nie tylko z tego, co mówiłem w pierwszej części, czyli z tego, że to On jest najwyższym kapłanem, jedynym kapłanem, ale też ucieszyć się z tego, że to On mnie zbawia. To mi daje dużo luzu, bo przestaje się na mnie nakładać taki przymus, że ja muszę super udowadniać sobie i Panu Bogu, że jestem zbawiony, a mogę po prostu przyjąć Jego zbawienie i się tym cieszyć. I to jest to, co nazywamy życiem z Bogiem. Spróbujmy dzisiaj nad tym podumać, że to o Niego tu chodzi, nie o nas i że to jest Jego darem, a nie moim wypracowanym jakimś glejtem do nieba. Dobrego czwartku Wam życzę i dobrych przemyśleń. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc. Trzymajcie się.